Zaczęłam nosić obręcze, kiedy byłam jeszcze dzieckiem. Zdejmuję je raz na 5 lat, żeby wymienić na dłuższe. Według tradycji dziewczyna powinna dokładać obręcze, żeby stać się piękną i podobać się mężczyznom. Moja szyja ma 16 cm, bo nawet ją zmierzyłam na potrzeby tego odcinka. Kobiety, które są rekordzistkami w tej grupie etnicznej, mają szyje, które mają nawet 30-40 cm długości. Rzeczywiście kobieta, która ma bardzo długą szyję, uchodzi za bardzo piękną. Ma Sieng od razu mi się spodobała. Jest ładna, bo ma długą szyję. Śpię sam, bo spanie z kobietą, która nosi obręcze, jest bardzo niewygodne. Padang żyją tak naprawdę z turystyki. Żyją z tego, żeby pokazywać swoje ciało i pobierać za to pieniądze. Są takie porównania, że to po prostu żywe zoo, które tak naprawdę wszyscy turyści dodatkowo nakręcają. Ma Sieng, nasza główna bohaterka, zdecydowała się wymienić swoje obręcze. I to było niesamowite, ponieważ ona była tak nieszczęśliwa, była tak smutna i czuła się nago. Naprawdę wstydziła się kamer, cały czas się zasłaniała. Szyja jest za krótka. Okropna. Poprzez noszenie obręczy obniżają się tak naprawdę obojczyki i to daje takie złudzenie optyczne, że szyja jest dłuższa. Może dla ciebie jestem piękna, ale ja bez obręczy czuję się brzydka i bardzo mnie boli szyja. Mąż przyszedł. Hello? Hej, hej, chodź. I jak? Podoba ci się to, czy nie? Nie, nie podoba mi się. Ja nie wytrzymam, to jest klasyczna sytuacja. Słuchajcie, wraca kobieta do domu, przefarbowana na inny kolor, ma krótkie włosy, a miała długie, a facet tego nawet nie zauważa. Bardzo nalegała, żebyśmy jak najszybciej te obręcze jej ponownie założyli. To dla mnie? Kiedy ja spróbowałam założyć te obręcze... Coś czuję, że to będzie bolało. Au! Au! Poczułam, że jest to jakaś wysublimowana forma zniewolenia mnie. Jak tylko mi to dziewczyny założyły, to marzę o tym, żeby to zdjąć. To musi być tak ciasno? Straciłam swoją naturalną możliwość poruszania się. Ale też potwornie mnie to bolało. Nareszcie odzyskałam swoją szyję.